Cześć, witajcie, ja jestem Boski Gniewuś. Dzisiaj nadszedł ten dzień. Dark Souls 3. Nowa gra, zaczynajmy. Albo i nie, haha. Trzeba jakieś te jasności ustawić tu, a to nie ma znaczenia, to to... Kurde. Ale ja się cieszę. Yes, indeed. Pooglądajmy. It is called Lothric, where the transitory lands of the Lords of Cinder converge. In venturing north, the pilgrims discover the truth of the old words. Only in truth, the lords will abandon their thrones. And the unkindled will rise. Nameless, cursed undead, unfit even to be Cinder. And so it is that Ash seeketh embers. O ja pierniczę. Czarny ekran. Ej, to jest genialne. Jeszcze ledwo... O! Można wybrać sobie postać, nazwa, niech będzie Gniewo, oj, nie tak, dobra, Gniewo, oczywiście mężczyzna, w tej zbroi chyba nie widać za bardzo różnicy, co to jeszcze jest, i te statystyki mają różne, tak, 9, 7, 9, 5, 10, myślę, że standard... O! Człowiek znikąd, no. Jak mogłoby go zabraknąć. A myślę, że standardowo weźmiemy sobie rycerzyka. Gift. Pierścień życia, jakieś błogosławieństwo, kolejne. Bomba. No niech będzie też tak jakiś pierścionek. Nie ogarniam. O, można sobie facjatę pozmieniać. Kogo damy? Uja, chcę tu szczenę mieć śmieszną. Build. Stan... Dawajcie, o, koksa jakiegoś ja chcę. Jaka głowa. O, ujaki. Ten jakiś nóg, ale ten, uja ci pier... Nie.
czy tak lepiej, który wygląda lepiej. Nie, tak chyba, myślę, że wygląda lepiej. O ja cię pierniczę, o jaki grub. Jaki grubas, nie, ja nie chcę aż takiego grubasa. A teraz? Jak będzie tak, to jak odejdzie. A dobra, niech będzie. Kurde, zakuty w zbroję. Ja ludzie, nie mam pojęcia, czy ja... Ja dopiero parę miesięcy temu skończyłem Dark Soulsa 2. I ja po prostu nie wiem, czy... Ja jestem w stanie przysiąść do kolejnej części tak szybko. No i skąd się weźmie nasz główny bohater? Aha. No spoko, niech będzie. Uja! Uja, jaki to jest genialny. Jeszcze nie zacząłem, a już wiem, że to jest genialne. Dobra, tu można tak samo zmieniać. Ten 3 estusy ma się na start. Dobra, ja, samouczek jest dla słabych, ale mogę popatrzeć. Regular atak na to jest regularny. Silny, można przetrzymać. A jak nie przetrzymam? To po prostu tak. A jak przetrzymam lekki? Nie da się. Jeszcze raz mocny przytrzymać. Będzie takie pchnięcie, które dość długo trwa. Dobra. Strong attack, no to ja to wiem. Bo mamy pierwszego przeciwnika, można go oznaczyć i bang bang bang. Ale tu naprawdę taki Bloodborne'owy styl. Ja w Bloodborne'a nie grałem, ale tutaj czuć takie wysokie postacie są. O! Halo. Panie kolego, proszę sobie zdjąć. Co my tu mamy? Estus, jakiś część estusa. Tarcza. Tarcza się może przyda. O nie, nie, nie tak. W ten sposób będę chciał tej tarczy używać. Critical hit, dobra. Backstab. Ale naprawdę nie wiem dlaczego oni przez tyle części tej gry. Przecież patrzcie na to. Kurde, co to jest? Jak jakieś, nie wiem, kuleczki w tym, kurde, w basenie takim dla dzieci, nie? Nie, nie rozumiem tego. Dash. No to tak, dash. To jest wiele dróg. Jakiś przedmiot. Coś tutaj nie ma jakiegoś przedmiota. Wygląda, zaraz się może pojawić. W ogóle chyba będziecie mieli trochę mniejszy ekran, tak samo jak ja mam. Niby jest w rozdzielczości tej, co ja mam ustawioną na komputerze i tak jest w HD, tylko nie wiem, dlaczego, nie mam pojęcia dlaczego nie jest to rozciągnięte na cały ekran. Ale myślę, że mi to nie przeszkadza, to wam też nie powinno. Może to można... O! Włócznik, to ja muszę zdjąć. Chodź tu gość. Odbite. Dobrze. Tu jakiś typek sobie siedzi, ale ja chcę jeszcze tutaj na schodki pójść. Da się w ogóle? Da się, czego nie? Riposta. Dobra. Ale tu tak od razu jest? Tak, od razu, może spróbuję. O, udało się, dobra. Easy. W drugiej części pamiętam, właśnie to było dość ciężkie, żeby odbijać te ciosy. Kick. L i RB. Jakby to wyglądało? O, muszę to podkliknąć. Muszę to kliknąć? O, jakiś inny atak? Nie, halo. Jak kliknę? Lewy i RB. To tak. Ej, no coś nie działa. Chyba. Aha, RB. Nie. Dobra, nie ogarniam tego. Ale nie ma problemu. Jeszcze wszystkiego się da nauczyć. Użyć itema, okej, to wiem. Dobra. No na razie nie wiem, czy będę chciał korzystać z jakichś czasów. Nie wiedziałem, że oni tam tacy szybcy są. To moi koledzy po fachu, tak zwany szwedzki bezpiecznik, jak i inne ludziska, z tego co mi wiadomo, turba. Chyba wiem, co tam jest. Coś mi się zdaje, że
Czy ja chcę zawrócić? Nie chcę. Chyba, że się naprawdę zginie od razu, ale jeśli to jest to, co myślę, to nie powinno. Znaczy, może być ciężko, tak? Już oglądałem jakieś parę gameplay. Aha. To jest to. Czy ja sobie mogę... O, kurde, chyba nie zauważył. Dobra, nie mam pojęcia, jakie on ma ruchy. Oho, dobra, fajnie. Dobra, wypij Estusa. Zapomniałem kompletnie, jak tu się poruszać. Ej, dobra. Siemaneczko. Ja byłem w gniewu i właśnie uciekam się trochę. Odwal się! Kościół! Cieszka! Nie wiem, czy on mnie goni dalej. Chyba tak. On tam jest. Dobra, jednak nie jestem dobrym graczem w Soulsy, przyznaję się, halo. Change weapon. Okej, okay. Dobra, muszę się tego Estusa wypić. Ale to jest... Kurde. Nie, oni mają te takie ruchy dziwne, że nie ogarniam czasami. W krótkiej przerwie. Ognicho. Dobra, wiem. I teraz, jak jest ognicho... Okej, mi się to życie regenerowało, tak, jak pamiętałem. Chcę odejść i ja chcę chyba... Mój honor nie, gracza Dark Souls chyba nie pozwala mi zostawić tamtego pana przy życiu, chociaż ci wrócą do życia tak samo. No właśnie, to jest cecha Dark Souls. Dobra, spróbuję jeszcze raz kilka walczyć. Jakaś duszyczka. Dobra, teraz będę pamiętał, że to jest... Dobra. Okej. Mam nadzieję, że tu mnie nikt od tyłu nie zajdzie. No na razie nie mamy nic do stracenia, tak? Wtedy zapomniałem, że tego wyższego przycisku trzeba użyć do blokowania. Ale myślę, że... Dobra, bo udało się uniknąć. Aj. Dobra. Teraz ta taktyka. Powinna zadziałać. Nie wiem, dlaczego mi to odblokowało. Na niego. O kurde, jakie to ma ruchy dzikie, nie? W dwójce aż takich ruchów dziwnych nie było. Naprawdę, ci bossowie i w ogóle przeciwnicy są tak zbudowani. Powinienem się chyba na otwartym przestrzeń. Dobra, dalej. I zacznijmy nasz pojedynek. No, zadam. Okej. Ja ci mogę zadać parę hitów i teraz mi zrobię. Parę obrażeń mi zadał nawet. I znowu kurlanie. Ej, no typie, nie uciekaj tam. Wracaj, chodź. Dawaj, dawaj. Ale on to ładnie zamrożył. No dawaj tutaj, wracaj. Oj, to było niepotrzebne z mojej strony. O kurde. Dobra, Estus, Estus. Okej, uleczyłem się. Kurde, jak on się rusza dziwnie. To przerwa. Okej, została mu połowa zdrowia. Dobra. Dobra, umyśnięte. Spoko, spoko, nie ma sprawy. Bo mogłem parę więcej zadać. O, tu zesrał. Jeszcze jeden, dobra, starczy. Jeszcze trzy hity maksymalnie. Ale ty, ty nic jeszcze kurwa. Dawaj, atakuj mnie. O! O! Jo! Atak dziki! Dobra, ginie! Zabity! Takie! Titan coś tam. 4000 dusz. No i co? Jaki turn back.
gościu nie wiedział, z kim zadarł. Ja jestem boski gniewuś. Jakieś duszyczka. A właśnie, jeszcze nie zauważyłem chyba... O, mogę pomachać tutaj. O, albo... Nie, ja chcę pomachać. Halo? Nie, to też nie dobra. Nie ma. Equipment. I chcę ten pierścień założyć. Halo? Aha, bo tu są strzały, to mi się pomyliło. A, ten pierścień już jest założony, dobra, spoko. Nie ma problemu. No i widzicie, 4000 duszek zdobyte. Jeszcze wam wytłumaczę, na czym to polega. Te duszyczki są jedyną waletą, walutą w grze. Tak jak wiecie, w Metinie były Yangi i tam expiło się. To tutaj tylko się jakby expi. I za tego expa można też kupować różne itemy. Pewnie gdzieś po drodze jeszcze kowala z M1 znajdziemy i jakoś to powinno wyglądać. Dobrze, jeszcze sobie raz odpoczniemy z piłką, zrobimy kusiki, życie i możemy pójść dalej. Co tu jest? Aha, to jeszcze tam, spoko. Teraz tędy, tu jakiś ziomeczek. No cześć. No to nic na zasi pokaza. Tu jakiś sobie dwójkę odpoczywa. Panie koledzy. W poprzednich częściach oni byli trochę bardziej... O! Ale tego nie zauważyłem. I tego też nie... Ale refleks gniewa dał sobie wyznaki. No dobra, chciałem powiedzieć, że w poprzednich częściach byli bardziej pochowani, ale chyba muszę... O! Muszę odwołać swoje słowa. Co tu jest? Czy ktoś idzie się dalej? O, jakiś magik szalony. Dobra, nie wiem, czy dam radę. O kurde. Czy może źle skończyć? Sobie wypiję Estusa. Mogę? Mogę? Halo? Chcę się napić. No, strzel we mnie. Okej, okay, teraz sobie zmielaj. O, teraz zabiję. A, nawet chciałem, że nie jestem czarodziejem. A to był zwykły pusznik. I mamy jakieś bombki. Spoko, zawsze się przyda. Myślę, żeby nie wrócić do ogniska teraz. To chyba jest dobry pomysł. Tu trzeba grać zachowawczo. Dodatkowy estus się zawsze przyda. Dobra, przebiegniemy się. Gdzie było to? Tutaj na górze. No już tam na dół nie będę, nie mam po co schodzić. Niepotrzebnie tego Estusa. Zawsze Estus może się przydać. No tutaj tylko tych jednego pana chyba. Mamy. Nie wiem, tam tych stanie, tam staniecie? To nie wygląda na to. Tu, że można przeskoczyć. Zawsze skakanie w innych częściach jest inne. Jak to wygląda? Aha. Czyli coś takiego, tak? Kurde, jak tu się skacze? Why jumping? Coś takiego? Nie. Halo? Proszę mi powiedzieć. While dashing jump. No wciskając. Nie, dobra, to jak coś się zbugowało chyba. A jak ja bym chciał tu skoczyć? O nie, naprawdę? Ej, kurde, nie wiem jak się tu skacze, halo. Proszę mi powiedzieć, jak się skacze. Nie zmarnowałem skrusa jakiś gnój. Halo, no klikam tak jak mówili, dobra, w dupie mam. Co tutaj jest? A, to wiadomo. No nie dało się. Nawet nie popatrzyłem, co to było dokładnie. O, kolejny. O nie! To już jest ten moment. O, to można... O, nawet tędy było przejść, jak skupuję. Jeszcze ludzik z internetu. A, ja zmarnowałem jeszcze tego Estusa. Nie ma ognicha, nic nie ma. Dobra.
taka, wiecie, standardowa sceneria z Dark Souls. Jakiś tutaj typu. I co? Trzeba removnąć Sworda. Dobra, zajmijmy się tym. No, jakby nie krwawił, to by było lepiej. Chyba trzeba by zacząć układać. Jeszcze jeden tok. Zadało mu to obrażenie? Jak to dało? O kurde. Dobra. Trzeba zacząć na stanie śmierci. Ale oni są dzicy, kurde! Nie można przewidzieć ich ruchu. Co? O nie, to się ustało. Ja pierdolę, widzicie, jakie to jest pole gówno. Też wspominałem o nieprzewidzeniu ruchu, to teraz tym bardziej nie. O, to jest już pole gówno. To pieprzenie Japońcy. O, teraz jest na to. Dobra. No na szczęście to był pierwszy boss, był łatwy. Ale jakby takie coś... Jeszcze byś nie to dostali. Spoko. Ale jak to byłby jakiś późniejszy przeciwnik, to to byłoby posrane po prostu. Jakiś gówno, no naprawdę. To jest przesada. Jakie jaja. Dobra, odnowimy sobie estusiki i myślę, że w tym miejscu zakończymy. Piszcie, czy chcecie dalej odcinki z Dark Soulsa. Ja się z wami żegnam. Na razie, cześć. Pa!